kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie w następnej części tutaj odkrywania mojej kolekcji perfum. Nadal ich nie policzyłam, ale z Wami właśnie będę tutaj na wizji od razu odkrywając wszystkie te rarytasy, liczyć moje perfumy. Zastanawiam się, czy też robić tutaj te miniatury, ale pewnie tak, czy nawet próbki, ale może to będzie osobny odcinek, także zostańcie koniecznie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie odkryciem kolejnych 10 zapachów z mojej szafy. Tak, poznacie następnych 10 zapachów. Mam nadzieję, że nie będzie dla Was to rozgoryczeniem i czekam na Wasze komentarze również, które perfumy macie, które nie. No ale nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszym zapachem, on oczywiście był nie chyba niedawno, to jest Jador. Tutaj w pięknej właśnie butelce, słuchajcie, ja postanowiłam względzić to Jador, mimo że to nie jest woda perfumowania ani toaletowa, to jest po prostu body oil, który sobie kupiłam i chciałabym jakby lajerować to z perfumami. Mam tylko miniaturkę, ale będę zaliczać to jako perfumy, gdyż no jakby nie było, jest to produkt perfumowany. I słuchajcie, Jador należy do jednych z moich ulubionych z Dior. Ja Wam przedstawiłam ostatnio i Miss Dior Blooming Book Wet i inne tutaj propozycje. Ta wersja gościła również, ale słuchajcie, dla mnie to jest niebywały zapach, mimo że z 1999, bardzo stary, nadal ja bym powiedziała jary. To jest zapach niezwykle dla mnie feministyczny, taka kwintesencja feminizmu, właśnie bardzo kobiecy, pełen przepychu, bogactwa, no i bardzo, bardzo zmysłowy. On jest taki właśnie słodki, ale dla mnie jest to nadal niebywałe połączenie, zbalansowanie takich nut właśnie słodkich, ale nie przytłaczających. No i ma coś w sobie takiego, że kojarzycie siebie właśnie z jakąś modelką albo wykwintnym wyjściem, otaczając się właśnie tymi perfumami. Butelka jest trafiona bardzo konkretnie. Jest to właśnie taka sylwetka, no i oczywiście ten piękny naszyjnik. No i tak jak Wam zawsze tutaj omawiam perfumy, bardzo kojarzy mi się właśnie z tą reklamą Charlie Theron, no bo ona jakby jest tym kwintesencją i świetnie oddaje ducha tych perfum. Następnym, słuchajcie, zapachem jest mało tutaj wspomniany u mnie. To jest pierwsza jakby kolekcja perfum z MCM. To jest, jeśli dobrze pamiętam, niemiecka firma. Ja myślałam zawsze, że to jest szwajcarska, ale to nie jest szwajcarska, tylko niemiecka. Taka piękna torebka, bo właśnie te backpacki są jakby ich firmowym logo, wszyscy chcą mieć, zwłaszcza ten koniak. No i to jest bardzo ciekawy perfum, bo jest bardzo cytrusowy, bym powiedziała taki bergamotkowy, rzeźkiem mi coś przypomina, idzie trochę w stronę takiego Tommy Forda albo takiej lekko słodkiej, bo tam jest gruszka z tego co pamiętam, odsłony takiej kremowej, cytrusowej. Ja bym powiedziała, że to jest unisex. Ja widziałam, że on jest do nabycia zarówno, słuchajcie, na stronie dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Cały czas nadal świeży. On mi coś przypomina, słuchajcie, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Może takie trochę Jo Malone, a troszkę takie Versace. Ale no, jest bardzo mega, mega świeży. Ja go ubierałam kilka razy, jak go zaraz kupiłam. Jest to przecudne. Przesudna odsłona, taki właśnie do rybusi, to jest 50. No i to jest skóra, słuchajcie, także on nie był aż tak bardzo drogi, chyba 60 funtów zapłaciłam, to jest 50, ale warto mieć właśnie w swojej kolekcji coś takiego. W tej kolekcji będzie ktoś specjalny, a więc słynna Coco Mademoiselle, Chanel, słuchajcie, ja czytałam, że to jest taka kwintesencja też kobiecości, więc te zapachy są dzisiaj wybrane przeze mnie randomowo taką kwintesencją kobiecości, ale to jest kwintesencja Coco Chanel, jej jakby
jej tutaj charakteru, tak jak ona siebie postrzegała, jak inne kobiety. Ja bym się z tym zgodziła, to jest zapach ponadczasowy, niezależnie czy go lubicie, czy nie lubicie, właśnie z tym jaśminem, z bobem tonka, cóż tam jeszcze jest, jak pamiętam, slajsi, którą w sumie ja tu nie czuję, z paczulą, wanilią i z tym pięknym, różanym właśnie akordem. To są perfumy, tak jak mówię, albo nienawidzimy, albo je lubimy. Natomiast ja uważam, że kobieta klasyczna, klasyczna toaletka powinna ten zapach mieć. Wszystkie dobrze go znamy, więc tu nie będę dłużej się nad nim może rozlekać. Ja mam takie okresy, że bardzo chcę go używać, muszę go mieć na toaletce, no i dla mnie jest to niebywały zapach. Ja wiem, że on jest najbardziej popularny, zwłaszcza na święta, zwłaszcza na jakieś okazje, czy teraz na walentynki pewnie będzie, no bo mężczyźni wybierają ten zapach również tak jak number 5 i nie wyobrażam sobie właśnie toaletki bez tego zapachu. Ja mam specjalnie, słuchajcie, odcinek o zapachach Chanel, takich moich ulubionych, więc zapraszam, kto jeszcze nie obejrzał, to jest dość stary odcinek, no ale zajrzyjcie tam koniecznie. A więc omówiliśmy sobie trzy zapachy, teraz będzie coś, wspomniałam tu Versace i mamy tutaj właśnie tą wersję turkus, i to ja mam wodę toaletową z wersji Blue Dylan. Bardzo cytrusowy, bardzo świeży, bardzo taki chłodny, chłodny zapach, typowo błękitny, typowo taki energetyczny, bym powiedziała zagrzewający właśnie do dnia, mega, mega chłodny, słuchajcie, taki właśnie kojarzy mi się z oceanem, z pięknym niebieskim niebem i mega energetycznym, a jednocześnie ta piękna buteleczka tutaj oczywiście z tą meduzą daje taki idealny przepych. Zobaczcie, jak pięknie ten zapach jest tu nawet przeprowadzony, taki ten emblemat, że no taki trochę luksusowy. Ja muszę kupić sobie tą granatową wersję, tak, ale przepiękny, luksusowy, ja go bardzo lubię. Był czas, że go bardzo, jak zaraz kupiłam, to go używałam. On jest fajny do lajerowania też właśnie z czymś innym, ale bardzo się cieszę, że go kupiłam, bo on jest świetny na takie gorące dni, czy na przykład na takie świeżą wiosnę, ale taką troszeczkę już zaokrągloną, że tak powiem. Super, super zapach i ta buteleczka. Nie jest w ogóle słodki, słuchajcie, ja nie wiem, pewnie ta granatowa wersja będzie bardziej słodka. On jest, tak jak mówię, chłodny, cytrusowy, orzeźwiający, trochę taki, bym powiedziała, nawet unisex, czemu nie, dla wszystkich. No, ale bardzo mi się podoba ta butelka. Kolejnym zapachem, słuchajcie, jest jeden z bardzo dziwnych zapachów. Ja Wam go pokazywałam w wersji Estée Lauder, tutaj perfumom poświęconym Estée Lauder, a w ogóle to mam dla Was taki specjalny odcinek będzie z nowościami tutaj perfumowymi Estée Lauder, która zaraz wyjdzie, ale bardzo ciekawa, ciekawa propozycja. No i słuchajcie, to jest brown z Goddess Azure, bardzo zimny, jesteśmy znowu tutaj w takich perfumach bardzo zimnych, bardzo unisex, ja bym powiedziała, bo tam jest, słuchajcie, bergamotka, ale jest to taki solny trochę zapach. I on miał być tylko limitowaną odmianą, ja widzę, że on jest nadal dostępny. Jeśli ktoś lubi Sole di Positano, czy w ogóle Tomego Forda, takiego właśnie gdzieś rześkiego, bardzo cytrusowego, bardzo chłodnego, to polecam. On jest lekko słodki, on mi przypomina taką wodę kolońską, ale słuchajcie, są dni, że ja bardzo lubię go używać i on jest bardzo taki, bym powiedziała, prosty, minimalistyczny, ale gdzieś jest to właśnie takie dno, że marzycie właśnie o tropikalnej wyspie, wakacjach też, no i gdzieś tam pali Was słońce i chcecie takiego solnego orzeźwienia. Także to jest kolejna propozycja z mojej kolekcji. No i jak jesteśmy właśnie w tego typu zapachach, no to chcę Wam przedstawić tutaj dzisiaj Tomego Forda Mandarino di Amalfi Aqua. Przepiękny, też chłodny zapach. Ja omawiałam wszystkie zapachy do Tomego Forda. Też jest taki odcinek o błękitnych, zimnych zapachach, także Was zapraszam.
I pewnie on tam zagościł, z tego co pamiętam. Przepiękny, morski zapach, chłodny, cytrusowy, symplistyczny też, rześki, bym powiedziała, lubiany przez kobiety, bo on jest bardzo, bardzo specyficzny. Aż muszę go sobie przypomnieć, bo dawno go nie używałam. I on nadaje się na pewno na dni bardziej gorące. Ja bardzo lubię tą kolekcję i te buteleczki, one są bardzo wykwitne, fajnie wyglądają też na toaletce. Pewnie w następnym odcinku pokażę Wam następne Tom Forda, bo będzie kolejna dziesiątka. Ale może jak jesteśmy już przy Tom Fordzie, to kolejna butelka, bez której ja nie mogę żyć. Ja ją uwielbiam. To jest zapach unisex, to jest piękna kwintesencja wetiveru, przecudny, słodki zapach, ale właśnie z taką wetiverową, fajną powłoczką, troszeczkę taki spicy. Ja go uwielbiam, uważam, że to jest jeden z najlepszych zapachów, jakich zaistniał. Może nie mówię to o niszowej kolekcji, ale właśnie takich mass marketowych, może nie mass marketowych, ale no dostępnych dla każdego. I on jeszcze nie jest tak bardzo drogi, jak niektóre edycje właśnie Privé. Cudowny, słodki, lekko wetiverowy, bardzo sensowny, cudowny zapach, który ja muszę mieć w swojej kolekcji. Zawsze go wychwalam, uważam, że to jest majstersztyk, naprawdę słuchajcie, majstersztyk, żeby mieć w swojej kolekcji. W tym właśnie odcinku będzie edycja, o której ja Wam opowiadałam. Ja nie wiem, Wy nie lubiłyście chyba tego odcinka za bardzo, ale jak ktoś poszukuje takich niebywałych zapachów w stronę ogrodów chińskich, to tu jest wersja butikowa. Ja nie wiem, czemu z Polski mówiliście, że jest Sakura. Sakura jest przepiękną edycją, słuchajcie, takiego zapachu właśnie jesteście gdzieś tam w ogrodzie, takim bujnych kwiatów właśnie wiśni, tych drzew kwitnących, budzące się do życia wiosny, więc jak najbardziej na zbliżający się okres walentynkowy i później, zaraz pewnie zacznie się wiosna. Bardzo lubię te buteleczki, one mają ten magnetyczny korek oczywiście. Ja mam tu wersję 40. Mam jeszcze inną edycję, ja Wam pokażę w kolejnej dziesiątce. Bardzo cudny, ale słodki, dość konkretny zapach. On nie jest minimalistyczny, mimo że widzicie, że te buteleczki są minimalistyczne. Pięknie podany właśnie w takim białym, nie zwracającym uwagę edycji. Przecudna wersja. Ale bardziej bym powiedziała dla koneserów, kto lubi takie tematyczne zapachy. Trochę się pogubiłam, ale to jest zapach 9 Jo Malone, wersja Frangipani, jeśli tak się czyta Flower. Coś pięknego, ja mam w edycji takiej specjalnej z takim bąbelkowym korkiem. To jest przepiękny zapach właśnie takiej wody kolońskiej, ona jest, nie jest bardzo perfumowana, bo to jest woda kolońska, więc generalnie one nie są takie bardzo trwałe, ale tak jak mówię z tymi zapachami w tym odcinku specjalnym mówiłam, że można je layerować. Bardzo słodki, rześki zapach. Ja bym powiedziała taki właśnie też minimalistyczny, który możemy używać do pracy na co dzień, żeby jakby podbudować swoją konfidencję, czyli czuć się lepiej, ale jednocześnie jest to zapach bardzo świeży, bardzo cytrusowy, taki gdzieś zostawiając taką otoczkę. Bardzo mi się podoba ta właśnie buteleczka, to taka specjalna, słuchajcie, edycja była. No i na zakończenie zapach, o którym wszyscy mówią, którzy wszyscy lubią, jest zawsze we wszystkich rankingach, a jest to La Vie de Belle. Ja mam wersję, słuchajcie, Eclat, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, że to jest Eclat. No ja już ślepa się robię. Tak, to jest wersja Eclat. Bardzo piękna, słuchajcie, to jest zapach niezwykle popularny, niezwykle kobiecy, taki dla mnie szampański, gdzieś tam jest taka kandyzowana słodycz, no i ta bergamotka, no przecudny zapach, wy wiecie same, macie właśnie na swoich toaletkach, dużo osób ma, przepiękna podana butelka, jeden, no mówię, z bardziej kunsztownych, może nie kunsztownych, ale takich kobiecych, świetnych zapachów na każdą okazję, bardzo właśnie taki elegancki, sensualny, taki przyciągający właśnie też dla femme fatale, bo takiej kokietki, przepiękny zapach,
No i ta butelka jest też majstersztykiem, także w końcu mam kolejną wersję, bo ja Wam pokazywałam, albo jak nie pokazywałam, to w kolejnym dziewczynce pokażę kolejną wersję, która jest też na mojej tole. Dzisiaj już wszystko, odkryłam Wam kolejną dziesiątkę. Jestem ciekawa, które zapachy u Was są, a może które znajdą się na Waszej wishlist i chcecie je mieć, także koniecznie mi powiedzcie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, nie zapomnijcie do lajkowania, do komentarzy, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam Wasze opinie. No i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!